Ja jestem Marysia i witam Was w podcaście Heartbeats. Dzisiaj moim gościem, naszym gościem, będzie artystka, songwriterka, kompozytorka, tancerka, piosenkarka Roxy Węgiel. Heartbeats w Tobie. Cześć, dzień dobry, hej. Kochana, spotykamy się przy okazji premiery Twojego najnowszego singla. Tak jest, jedna na milion. Tak jest, jedna na milion. Powiedz, jak wygląda proces twórczy Roxany Węgiel? Wiesz co bardzo różnie, bardzo różnie. Akurat proces twórczy przy Jednej na Milion był taki, że wróciliśmy z Omanu, z wakacji w Omanie, mieliśmy bardzo pozytywny, letni vibe i po prostu przenieśliśmy go na utwór. Tekst tak naprawdę pisaliśmy. Trochę to trwało. Trochę to trwało, bo chcieliśmy, słysząc już tą muzykę, mając przygotowaną taką warstwę muzyczną, która nam bardzo się podobała, chcieliśmy, żeby ten tekst był dopracowany. Ale tak jak mówię, mnie niosą emocje, jeśli chodzi o numery, także to w zależności od nastroju. Ale to jest tak, że najpierw powstaje muzyka, czy najpierw tekst? Jak to w ciebie wygląda? Wiesz, co? Różnie, też różnie, ale zazwyczaj <laughs> raczej tak, że jest muzyka, a później tekst. Tak. No, nie, zazwyczaj jest także muzyka, top line i tekst na końcu. Bo teraz wychodzi singiel, wyszedł singiel 21 marca mm -hmm. i z tego co wiem planujecie jeszcze dwa single przed trasą wrześniową. Tak jest, planujemy jeszcze dokończyć, tak zamknąć reedycję 13, 13 plus, plus 5. 5, która składa się z fitów, mm -hmm. mm, także myślę, że będzie ciekawie, A teraz ciekawi goście. Różne a teraz światy. właśnie planujesz też jeszcze w tych dwóch singlach jakieś duety? W tych dwóch singlach, wiesz co, wydam na pewno tą reedycję, właśnie mhm. te, te duety, a single, one będą jako single. Więc... Okej, okay, czyli nie będą pod te płyty. Mhm, pod, tak. Podpierane. Pod, pod a powiedz mi, jakie masz plany teraz na wakacje, jeżeli chodzi? Bo zaczynacie trasę na jesieni. Tak jest. Więc teraz odpoczywasz? Czy też coś planujesz jeszcze? Jeśli chodzi o wakacje, to... Mm, Będę przygotowywała się intensywnie do trasy koncertowej. Mm -hmm. Teraz mam, jestem w programie w tańcu z gwiazdami, więc dzieje się bardzo dużo. Później na pewno będę chciała zrobić sobie chwilkę chociaż oddechu, bo nie ukrywam, że ostatnie dwa miesiące są bardzo, bardzo intensywne w moim życiu. A później na pewno zacznę znowu intensywny czas przygotowywania do trasy koncertowej. Okej. Okay. Bo teraz tak, taniec z gwiazdami, The Voice Kids, wszystko oplecione sukcesem, Eurowizja Junior, wszystko oplecione sukcesem. Powiedz, czy jak zaczynałaś swoją karierę, to myślałaś, że to się aż tak rozpędzi, że to nabierze aż takiego obrotu, że będziesz tu, gdzie jesteś teraz? Nie, absolutnie, absolutnie. Ja zaczęłam śpiewać się z totalnej pasji. Poszłam na casting do The Voice Kids i nie sądziłam nawet, że dostanę się do tego pierwszego etapu, więc no to było coś niesamowitego. Zarówno The Voice Kids, jak później Eurowizja. Wiadomo, od The Voice Kids wszystko się zaczęło u mnie. Moja kariera nabrała tempa, a po Eurowizji to już w ogóle całe życie zmieniło mi się o 180 stopni, i tak naprawdę zaczęłam funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości. A myślałaś sobie czasem o czymś takim, czy. Ta popularność w bardzo młodym wieku, odebrać coś z dzieciństwa, czy raczej nie rozpatrywałaś tego w tych kategoriach? Uważam, że, wiadomo, w takim wypadku to zawsze jest coś za coś, aczkolwiek nie żałuję tego i nie chciałabym, żeby było inaczej. Na pewno te dziecięce lata u mnie wyglądały inaczej niż u moich rówieśników, ale, tak jak mówię, muzyka to jest to, co kocham, więc nie odbieram tego jako stratę. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że dzięki temu, co mnie spotkało w życiu, dużo zyskałam, spełniłam się, spełniłam swoje marzenia. A co przy spełnianiu marzeń i tworzeniu jest twoją największą inspiracją? Wiesz co? Emocje. Emocje, to co Jesteś czuję. Jesteś taka emocjonalna, jestem. romantyczna? Tak, jestem bardzo emocjonalna. Mm. To na pewno jestem bardzo wrażliwa i staram się zawsze te, te moje emocje przekazywać w muzyce. A myślałaś sobie na przykład o czymś takim, że dzisiejsza branża muzyczna, dzisiejszej branży muzycznej czegoś brakuje? Mm. Jak patrzysz na przykład, bo z tego co wiem, to jesteś fanką Beyoncé. Tak. Kogo jeszcze? Słuchasz? Eee, ostatnio Ariany Grande, Duelepy. No. To, no, to są takie prowokalistki. Tak. I myślałaś o tym, czy u nas w branży muzycznej czegoś takiego brakuje w dzisiejszym, współczesnym czegoś świecie? Nie brakuje? Że mm. jest na przykład na komercję, to wszystko jest takie, wiesz, że influencerzy zostają muzykami, że ta muzyka już nie jest taką muzyką, jak powinna no, być nie muzyka. nie jest, nie jest, absolutnie nie jest. Mam nadzieję, że wrócą czasy, kiedy faktycznie będzie ważny wokal. Bo teraz każdy może Vocalizer. śpiewać. Dokładnie, wchodzisz do studia, nie masz nic wspólnego z muzyką. Nagrywasz i nagle robisz po prostu radiową piosenkę i stajesz się popularny jako piosenkarz, piosenkarka. No. I to jest y, trochę nie, moim zdaniem niesprawiedliwe, ponieważ no, to nie jest prawda. To nie jest prawda. No tak. Później taka osoba wychodzi na scenę i albo śpiewa z playbacku, albo wychodzi. Prędzej czy później i tak wyjdzie, kto potrafi śpiewać, a kto nie. Więc tutaj się z tobą totalnie zgodzę, że brakuje mi takiej prawdziwej muzyki. Bo to, co teraz jest w trendach, dla mnie to nie jest prawdziwa muzyka. No nie. Bardzo rzadko się zdarzają takie propozycje wydawane przez artystów, które są emocjonalne, niosą coś więcej niż tylko fajny bit. Coś takiego pochłaniającego i też mało uczuciowe. Tak. Sumie, bo teraz większość takich topowych numerów opiera się na jakichś wulgaryzmach. Bardzo często, nie mówię, że zawsze oczywiście ale bardzo często jest to takie trochę jednak umniejszające dla reszty artystów. Tak mi się wydaje. I muzyki. Poniekąd, poniekąd tak. Wiadomo, każdy robi co chce. Nie chce tutaj oceniać poszczególnych przypadków. Aczkolwiek no, jest dużo nieszczerości w tym. Nieszczerości, kontrowersji. że Ludzie płyną na fali kontrowersji. A jednak ja mam wrażenie, że talent zawsze się sam obroni. Ale teraz akurat jeśli chodzi o trendy, to sama wiesz, jakie rzeczy się najbardziej wybijają. Nie no, zawsze wtedy. jest to coś wartościowego i dobrego. A myślałaś sobie o, kiedyś o tym, żeby wysłać swój numer na Eurowizję jeszcze raz? Czy jeszcze raz na. Do, na Eurowizję, adult. No, wiesz, co. Chcesz to... Wiem. Wziąć udział. Nieraz miałam takie myśli, też dużo osób się mnie o to pyta, więc y, ja muszę mieć świetny numer. Muszę być zadowolona w stu procentach z tego numeru, y, bo wiadomo, różni bywa ciężko jest przewidzieć, co, co się wydarzy na Eurowizji. Więc y, zależałoby mi na tym, żeby po prostu być bardzo zadowolona ze swojego występu i żeby pokazać najlepsze walory mojego głosu. I zrobić super show. Także jeśli miałabym jechać na Eurowizję, to na pewno z czymś mocnym. Na razie nie mam w planach, ale kto wie, może za jakiś czas. Może ci się przyśni jakiś numer. Który może. Mi mi się, wiesz, że mi się przyśniła na, przed Eurowizją Junior sukienka, w której wystąpię. Naprawdę? Tak, naprawdę. I jakby odtwarzałyście tak. z Twojego mhm. snu? Tak, tak, tak. Przyśniła mi się biała suknia. No, może nie była jeden do jeden, ale bardzo podobna. O, to ładne. A jak wspominasz Eurowizję Junior? No, przygoda życia. Definitywnie była to najlepsza przygoda w moim życiu, jeśli chodzi o e, karierę. To było coś pięknego, jeszcze wtedy nie wiedziałam do końca, w co ja tak naprawdę wchodzę, co się wydarzy po Eurowizji Junior. E, poznałam tam super ludzi, też spędziłam bardzo fajny czas w Misku i cieszę się, że miałam zdrowe podejście do tego. Bo jednak tutaj w Polsce wszyscy mi mówili, żebym się nie nastawiała. E, więc ja się. Nie dostawiałam i ogólnie ja sama miałam takie podejście, że wiedziałam, że konkurencja jest duża. Było mnóstwo utalentowanych dzieciaków z całej Europy, więc w ogóle nie myślałam o tym, czy wygram. Po prostu miałam takie podejście, że jadę tam zaprezentować się najlepiej po prostu jak, jak potrafię. I udało się, co było po prostu wielkim szokiem dla mnie, dla, chyba dla wszystkich, którzy to oglądali w Polsce. To było, no to było coś niesamowitego. No i przede wszystkim to się od razu wybiło radiowo. Ten tak. numer był bardzo grany, rozegrany we tak, wszystkich tak, stacjach tak. radiowych. Na początku pamiętam jak podesłaliśmy ten numer jako propozycję do radiostacji przed Eurowizją, to wszyscy mówili nie. nie. Naprawdę? Mhm. A po Eurowizji nagle się wszystkim spodobał. Ale ja się nie dziwię, bo mi też się ten numer nie podobał przed Eurowizją. Po Eurowizji nabrało zupełnie nowego znaczenia, ale sam w sobie uważam, że no nie, no jest dobry, obiektywnie mówiąc. Dziękuję, ale jakoś nie czułam go od początku. A, A to było też, że ty współtworzyłaś ten numer? E, tak, współtworzyłam ten numer z, z zagranicznymi twórcami. M, ale co dopiero później, jak właśnie e, weszły w grę jakieś mhm. zmiany. Także ja nie byłam przekonana w ogóle do tego numeru, ale akurat wytwórnia, z którą wtedy pracowałam. Namówiła mnie, żebym wystąpiła, spróbowała. spróbowała. Także nie miałam wyjścia. <gry> A pamiętasz, o czym był pierwszy numer, który napisałaś? I to mówię, nie taki, który wydałaś, mm. tylko taki, który napisałaś kiedyś. Pomyślałaś sobie, okej, okay, teraz napiszę piosenkę? Albo o, mam będę, napiszę piosenkę? Tak, raz pamiętam, napisałam numer o raczej takich bardziej przykrych doświadczeniach, które mnie spotkały. To była, była chyba pierwsza, Napisana przeze mnie piosenka, ona nie, nie ujrzała światła dziennego. I no, to była historia, właśnie po prostu przykrych wydarzeń, które spotkały mnie ze strony ludzi, z którymi wówczas pracowałam. Takie pierwsze chyba niemiłe doświadczenia w, w tej branży i w tym, co, co robię. I wyśpiewałaś się sobie dla siebie? Tak. I zaśpiewałam też moim rodzicom. Gdzieś mam demówkę. Oczyściło cię to? Bardzo, to taki to bardzo, jest bardzo oczysz oczyszczające. W ogóle wylewanie tych emocji na papier jest bardzo oczyszczające. Też niezależnie tylko od tego, czy piszesz piosenkę, czy piszesz jakiś list, zawsze forma takiego. Spisania tych myśli. Tak, spisania tych myśli jest moim zdaniem fajna, oczyszczająca. A zastanawiałaś się nad tym, żeby zatańczyć do swojej piosenki w tańcu z gwiazdami? A to by było bardzo ciekawe. To by było fajne. Tylko tak. tak jak było w pierwszym, odc... pierwszym odcinku chyba, że ruszałaś ustami śpiewając. Tak, tak. Co, a, a, jakby... Mogłaś zaśpiewać i zatańczyć. Za no fajnie. właśnie. Mhm. Co widzą, w ogóle nie przeszkadzało, bo to dobrze wyglądało. Widzisz? Ale wiesz, ale też zobacz sobie na tancerze, tancerki, którzy tańczą jako jakby tancerze. Tam w nocy z Gwiazdami oni też śpiewają. No dokładnie, też miałam takie spostrzeżenia. Z... No, więc y, ja później to sobie przeanalizowałam mówię: nie wierzę, że tylko ja śpiewałam, nie wierzę w to. Ale faktycznie ja zaczęłam tak ostentacyjnie, y, jakby odruszania ustami na, na scenie, tańcząc, na parkiecie tanecznym. I może to było trochę tłumacz? Być może nie wiem, mi to nie przeszkadzało też, ale rozumiem. Ale to co miał na myśli jest, Rafał i... Maserak, y, myślę, że chciał mi przekazać po prostu, żebym tu się skupiła na tańcu nie na śpiewaniu. Ale ciężko się powstrzymać, bo tak wyobraziłam ciężko. sobie, że. Że wiesz, to było Beyoncé chyba. Tak, i tam, prostu... tak, tam w pierwszym odcinku była Dua Lipa, na no piosenka, którą znam, więc no, ciężko było. Ale to było akurat zabieg zamierzony, że w tym miejscu jest taki moment, że ja wychodzę i niby sobie to śpiewam, no nie? Że taki, taka scenka no dogana. Tak. A jakie jest takie Twoje największe marzenie zawodowe? Największe marzenie zawodowe myślę, że jest sporo takich marzeń. Hmm. chciałabym po prostu się rozwijać muzycznie w, w dobrą stronę i, no i najważniejsze jest to, żeby ciągle towarzyszyła mi w tym pasja, bo bez tego nie da się nic zrobić. A jeśli chodzi o takie marzenie, być może trochę abstrakcyjne, to chciałabym, żeby mm, kiedyś moja muzyka była rozpoznawana nie tylko tu w Polsce, no ale zobaczymy. Będę działać, po prostu myślę, że ciężka Praca, szukanie nowych brzmień mm, przyniesie dobre efekty. Czyli na, po trasie możemy spodziewać się też płyty w języku angielskim. Bardzo bym chciała. Teraz mam taki etap w życiu, że chciałabym y, podziałać po angielsku. Myślę sobie nieraz, że y, niektóre polskie numery brzmiałyby dużo lepiej po angielsku. No. Tak, totalnie, totalnie. tak jest. Nie, Że aż się prosi. Ale to, nawet jak się coś opowiada, to po angielsku jakoś tak śmieszniej, łatwiej, łatwiej w ogóle. Tak, ładniej, tak, 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 tak. Dźwięczniej. Też tak uważam. Oczywiście polski jest pięknym językiem, ale w śpiewaniu czasem potrafi przeszkadzać. Tak, bo nawet ciągnięcie tych głosek niektórych na tak. przeponie jest po prostu męczące. Dokładnie. No, tak, 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 tak. Zdecydowanie. Łatwiej się śpiewa po angielsku. A twój wymarzony duet? Nagrałam. Już swój wymarzony duet, jeśli chodzi o polskich artystów. Był to duet z, z Edytą Górniak. A, no. Tak, tak, do filmu Zatrzymać chwilę. I tak naprawdę ona jest dla mnie ikoną, jeśli chodzi o wokal w Polsce. Mm, więc to marzenie już spełniłam. Mm, teraz też, jak ukaże się reedycja, to spełniłam też kilka takich marzeń raperskich bardziej. O. Więc mm, na razie mi się udaje te marzenia duetowe spełniać. A czego słucha Roxana Węgiel, kiedy jest jej źle? Jakie mm. numer? Smutnych piosenek. Czyli, Czyli jesteś jest po prostu tą osobą, która jeszcze tak, się Tak, ja kocham to robić, bo kiedy ja tak płaczę nie. i się oczyszczam z tych tak, emocji. Tak, to prawda. E, ale czego słucham, jak jest mi źle? No Ciężko mi teraz podać jakąś jedną piosenkę, bo słucham różnych, um, ale smutnych, wszystkie smutne. E, tak, jak mam zły humor, to ja się dobijam po prostu jeszcze Jeszcze bardziej. Tak, tak, jeszcze bardziej. E, Wiemy wszyscy, że jesteś zaręczona. Tak. Czy pomyśla, myślałaś o tym, jaki byś chciała mieć numer na pierwszy taniec? Myślę o tym, ale szczerze jeszcze, jeszcze nic nie wymyśliłam. Cieszę się, że jestem w taniec z gwiazdami, bo te umiejętności no mi tak. się przydadzą na pewno. I to jest ciężka kwestia w takim Numeru. kontekście, że no. Nie wiemy, co wybrać. Po prostu nie wiemy. Jesteśmy tak, jeśli chodzi o muzykę różnorodni w kontekście tego, czego słuchamy. Raz słuchamy um, sentymentalnych brzmień, raz rapu w ogóle takiego ulicznego, więc um, ciężko nam wybrać taki, znaleźć złoty środek, może połączyć. Nie wiem, zobaczymy. A jak się pracuje z partnerem? Bo generalnie wszyscy odradzają, żeby nie pracować w jednym miejscu mhm. ze swoim partnerem nie tworzyć spółek, no bo zawsze może być jakiś konflikt. A jak tobie się pracuje z Kevinem? Bo pracujecie już ponad dwa lata chyba mm. razem. No około, tak. Wiesz co, dobrze mi się z nim pracuje, bo mm, jeśli chodzi o kwestię muzyczną, to my się bardzo uzupełniamy i mm, tworzymy razem muzykę, więc to, to jest w ogóle też coś, co nas połączyło mm, na płaszczyźnie prywatnej, więc piękne jest to, że muzyka może mm, łączyć ludzi i Tutaj akurat w ogóle nie, nie ma między nami żadnych zgrzytów. Także wydaje mi się, że się bardzo dobrze uzupełniamy. Fajne jest to, że chyba się też inspirujecie bardzo. Bo tak, totalnie. No I też, mózgów. wiesz, kto cię lepiej zrozumie, lepiej przekaże um, jakby te emocje niż y, twój narzeczony, twoja bliska ci osoba. No, nie ma, no tak. nie ma innej opcji. Ja przed nikim bym się tak nie potrafiła otworzyć jak, jak przed nim. Więc to jest super tutaj w tym kontekście. A co ci wzrusza? O, dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Ja się bardzo często wzruszam. Nie okay. ja wiem, Cięż, co, no muzyka słysz. przede wszystkim, muzyka. Mm, w ogóle powiem ci, że bardzo wzruszają mnie starsi ludzie. Ja mam dokładnie Masz to samo. Sam? Tak, ja, i potrafię się Nie, rozpłakać. jak podchodzi do mnie ktoś i pyta, czy mu pomogę na przykład tak. przełożyć ja jakieś tak rzeczy. Samo. Albo zdjąć spółki. Ja mam I, tak samo, ja bo mam. oni mi się kojarzą z małymi bobasami. Boże, oni są, wiesz, tak, że już są w takim wieku, jak wiek już to jest właśnie tak, takie staruszki, to oni są jak takie bobasy, że oni no. właśnie są tacy bezradni, kochani, ja to to samo. I mnie to zawsze wzrusza. I zaraz znowu się po prostu. <laughs> nie. nie mogę. Ale tak, i też po prostu takie, mam wrażenie, zwyczajne, proste obrazy, rzeczy typu, nie wiem, rodzina, Jakaś taka szczęśliwa rodzina, co zawsze mnie wzrusza. Albo nie wiem, co jeszcze. No, to ładne. Tak, tak miś... Takie proste rzeczy, wiesz. Czasami właśnie widzę w takich prostych, zwyczajnych, niby na pozór rzeczach. Taką głębię. Taką głębię, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. punkt to ujęłaś. <laughs> Jak to się stało, że zaczęłaś tak w młodym wieku i nie jesteś zepsuta? Nie wiem. Nie <laughs> wiem. Myślę, że doceniasz że... właśnie takie proste rzeczy, w sensie proste. To też jest oczywiście trudne, służyć szczęśliwą rodzinę, ale no jednak myślisz o innych rzeczach. Masz mm -hmm. 19 lat, jesteś zaręczona, rozkręcasz karierę i wszystko jest takie, wiesz, poukładane. Mm -hmm. Jak? jak? <laughs> wiesz co, ja myślę, że Faktycznie był moment, w którym mogło mi odbić tak totalnie, bo zaczęłam mhm. bardzo młodo, ale może to i dobrze, bo jeśli byłabym trochę starsza, miałabym dostęp do wielu złych rzeczy, chociażby jakichś używek, mhm. a to mnie ominęło szerokim ukiem i cieszę się, że zaczęłam tak młodo, bo wiadomo, to ma swoje plusy i minusy, ale moi rodzice bardzo aktywnie uczestniczyli w całym moim procesie tej kariery, początków. Mój tata ze mną jeździł. Oni się bardzo też zaangażowali i poświęcili dla mnie, więc myślę, że to, to jest kwestia wychowania. Po prostu jestem tak wychowana i mam takie wartości, które nie pozwalają mi na brak szacunku mhm. do innych i na postrzeganie świata inaczej. Po prostu taka jestem i mam wrażenie, że właśnie w tym wszystkim udało mi się pozostać sobą. Także, no, miło, tak. że to Widzisz. No bo jest to, to jest nietypowe. Bo nawet po prostu młodym ludziom nieraz potrafi tak, odbić palma, w cudzysłowie. A to mimo tego, że miałaś właśnie taką przestrzeń i też będąc dzieckiem zaczynałaś, no to jednak były do tego większe predyspozycje. A to się nie stało. Nie stało się. Nie stało się na szczęście. A kto nawet w tobie... się nie stało nigdy. No i no teraz, no, teraz nie, to już teraz nie. To już, też teraz tak myślę. to już jest. Wiesz. Też tak myślę, że jak te lata... Takiego, takiej zmiany, przemiany, takiego dojrzewania, bunt. takiego buntu też, bo jednak w no, no tak. wieku nastoletnim się przechodzi przez różne fazy. Mm, no to myślę, że tak. Myślę, że taki najgorszy czas, kiedy mogło mi coś e, odwalić, to już, już minął. A kto ci zaraził pasją do muzyki? Czy sama ją odkryłaś? Odkryłam ją przez przypadek. Jak? <laughs> ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem, trenowałam judo, Hip hop, akrobatykę sportową. Co widać w tańcu z gwiazdami? No, ciało coś tam pamięta. No, tak, jest to pamięć mięśni. Co trochę jest. Aczkolwiek właśnie na obozie judo odkryłam, że potrafię śpiewać. Miałam wtedy 8 lat po raz tysięczny powiem e, tą historię, ale może jej nie znasz, więc... No, nie, nie o, no to super, bo w sumie dawno jej nie opowiadałam. <grym> Także to było tak, że mm, miałam 8 lat, pojechałam na obóz judo, tam było karaoke. E, moje koleżanki mnie namówiły, żebym zaśpiewała z nimi Mycyganie. Mhm. No więc ja mówię, no nie chciałam, nie byłam chętna. Ja mówię, no dobra, dobra. Strasznie nalegały, że w trio mamy zaśpiewać Mycyganie. Okej, okay, nie ma problemu. Zaśpiewałyśmy i później... Wszyscy z klubu judo do mnie zaczęli podchodzić i mówić, wow, jaki ty masz głos, ty masz taki mocny głos, musisz coś z tym zrobić. Więc judocy, z którymi trenowałam, zaszczepili we mnie trochę taką, takie przekonanie, że, że faktycznie coś jest w tym głosie. No i jak wróciłam z tego obozu, opowiedziałam to wszystko mojej mamie i tak wewnętrznie czułam już wtedy, że chcę coś z tym zrobić, chcę się uczyć śpiewać i zapisa zapisałam się do, na zajęcia do Jeślskiego Domu Kultury, do Pani Ewy Grzebień. tam właśnie stawiałam swoje pierwsze kroki. Hmm. Opracowywałam różne piosenki, zaczęłam jeździć na konkursy wokalne. Wygrywałam pewnie te konkursy. <sum> Niektóre tak, ale też zdarzało się, że nie, więc ja też yy, miałam sytuacje, w których... Yy, takie lekcje pokory z Judo mi się przydały bardzo tutaj też w, w kontekście śpiewu. Także uważam, że nic się nie dzieje bez powodu. Też fajnie, że trenowałam to Judo, bo to jednak uczy pokory. Myślę, że ten sport, sport. też jednak. Ja mam, jest, mam duszę artystyczną, ale też mam pierwiastek sportowca w sobie, bo jestem bardzo zadaniowa. Jak coś mam zrobić, to ja no nie ma opcji. Jak powiem, że coś zrobię, to to zrobię. Więc. Ym... Tak, tak się zaczęła moja przygoda ze śpiewaniem. Przez kilka lat jeździłam na konkursy wokalne, co weekend później casting do The Voice, to już jak miałam 12 lat. A tak przez ten cały czas wytrwale jeździłam, 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 więc ludziom się tak wydaje, że ja sobie tak z ulicy przyszłam do The Voice Kids, ale też dużo pracy mnie kosztowało wcześniej te, te konkursy wokalne. Mhm. I gdyby nie to, myślę, że no, nie byłabym w stanie y, się zaprezentować na takiej scenie, bo wiadomo, to już jest inny format telewizja, no tak. publiczność dla takiej młodej osoby. Stres. Ja pamiętam, ja w ogóle na próbie generalnej stanęłam totalnie w drugą stronę y, tyłem do jurorów, bo byłam tak sparaliżowana tą na sceną. Te? Tak, tak. Ale, ale potem się. Od... A próbie na no próbie generalnej. Tak. Na próbie generalnej, tak. Na <laughs> szczęście nie na występie. I w ogóle nie wiedziałam, co robić. Mian... Strasznie się stresowałam. A to był twój pomysł do Wojskic? Tak, tak, tak. Bardzo chciałam wziąć udział w takim formacie, a akurat w Polsce był taki przestój przez chwilę, że nie działo się nic takiego, nie było takich formatów. Bo to była pierwsza edycja? Tak, nie, działa, nie było takich formatów dziecięcych. No i nagle komunikat, że pierwsza edycja Wojskic w Polsce. Mówię, o to, spróbuję swoich sił. Pojechałam na casting i tak, tak się, się, stało. się zaczęło. Tak się zaczęło. No, ale w ogóle nie, nie spodziewałam się tego, zupełnie. Nie byłam w ogóle świadoma, w co ja wchodzę. <laughs> Ale na dobre, ci to wyszło. No dobre, zdecydowanie, tak. Wracając jeszcze do e, Twojej płyty 13 plus 5: e, nowych, nowego singla, mm. który się pojawił, czy te kolejne single, które będą, które na nas mm -hmm. my czekamy na nie, e, w wakacje, czy będą w takim samym klimacie jak ten jedna na milion? Mm, ciężko stwierdzić teraz. Okej. Okay. Nie chcę za dużo zdradzać, bo będzie się bardzo dużo działo, ale będą to, tak jak mówiłam, te reedycje właśnie. Będzie, będą to zupełnie inne światy połączone w całość, więc sama jestem ciekawa jaki będzie odbiór tych piosenek. A już macie skończoną całą, całą, całą tak. produkcję? Tak, jeszcze dopracowujemy szczegóły. No to kiedy się możemy spodziewać klipu Jedna na milion? O, powiem Ci szczerze, że bardzo chciałam zrobić do tej piosenki klip, ale nie miałam autentycznie czasu. Okej. Okay. Nie miałam zupełnie na to czasu i teraz. No, teraz też nie mam czasu, <laughs> um, bo jak pewnie się domyślasz, ten z gwiazdami jest bardzo. Absorbujący. Absorbujący. Nawet w święta mamy odcinek, więc. Właśnie słyszałam, to jest w ogóle crazy hmm, pomysł. No jest, jest. <laughs> I nie ukrywam, że przykro mi, że nie mogę normalnie spędzić tych świąt wielkanocnych, bo są to dla mnie ważne święta. Ja też jestem osobą wierzącą i to są tak naprawdę najważniejsze święta w wierze katolickiej. I no. Rozumiem decyzję produkcji, bo jednak oglądalność święta jest ogromna. Wysoka. Więc poniekąd to rozumiem, a z drugiej strony, dla mnie święta to zawsze było coś nie do ruszenia. No ale zostańczymy. damy z siebie wszystko i trzeba to jakoś pogodzić i podejść do tego profesjonalnie. No tak. No tak nie ma co bardzo wyjścia. <sum> Jakie są trzy rzeczy, za które sama mogłabyś siebie pochwalić? Myślę, że za wytrwałość, za pracowitość i za... <sum> za co jeszcze... Chyba za taką niezłomność w dążeniu do, do celu i może za to, że właśnie też mm, takie mam wrażenie, że właśnie zachowałam mm, siebie w tym wszystkim. Tą Roksanę Węgiel z Jasła. <grymne> Myślę, że za to mogę siebie pochwalić. W sumie uświadomiłaś mi, że często jest tak, że jednak m, ktoś robi karierę, staje się zupełnie innym człowiekiem. Wiadomo, mnie w życiu też się dużo zmieniło, aczkolwiek czuję, że wewnętrznie jestem sobą. I ta kariera nie przyćmiła mi mm, po prostu widoku pewnych ważniejszych rzeczy. Są rzeczy ważniejsze niż sława. A gdzie się widzisz za. Czekaj, masz 19? Za 20 lat. Za 20 lat? O, wow. Rodzina? No, za 20 lat to myślę, że na pewno do jeszcze... dzieci? Nie, <grym> no. E, jeszcze, nie, jeszcze nie dorosłe. No nie, no tak, <grym> spominam, <bo grym> że jesteś taka młodziutka. Nie, wiesz co, ja myślę, że na pewno jeśli chodzi o życie prywatne, no to pewnie już będę miała dzieci. Za 20 lat, no to ile będę miała? 40, 39. 30, 39, no to, to na pewno. Gdzie się widzę za 20 lat? Muzycznie? Chciałabym być... Już z taką spełnioną y, artystką jeszcze bardziej i nie wiem, no powiem ci szczerze, że ciężko stwierdzić, co przyniesie życie, co się wydarzy, bo przez ostatnie siedem lat mojego no. życia zmieniło się wszystko. Wiesz, siedem lat temu, dobra, 8 lat temu ja byłam w zupełnie innym świecie, więc nie wiem, co będzie za kolejne siedem i jeszcze kolejne siedem. No tak. Nie przygoda. Wiem, przygoda. Dokładnie. Ja jestem bardzo spontaniczną osobą, więc nigdy nie wiesz. To teraz takie szybkie strzały na koniec. Mm -hmm. okay, wrócę sobie do nich. To... Ale to jest fajnie, tak cozy. Tak, właśnie, chodzi tak. o wybudki taki Nie, ja to mega. Jesteś w ogóle taką komfort person. Mega, o, mega. dziękuję. To jest tak miłe, że ja się tu czuję, jakbym po prostu z Tobą tak rozmawiała bez kamer. Mega, mega, to jest fajnie. Cieszę się bardzo. Film, który najbardziej Cię wzrusza to. Myślę, że Titanic i, jeśli chodzi o bajkę, to mustang. O mustang, a Koko? Oglądałam i nawet miałam tam. Co ja tam robiłam? Chyba dobingowałam kogoś. Albo piosenkę jakąś śpiewałam. Nie moja piosenka przecież, Enuana Jonczubie chyba była tam w tym Koko. Na koniec, nie wiem, a. pamiętam, że byłam na premierze i coś tam działałam z tym filmem. I też był piękny, wzruszający, ale też tajemniczy ogród. O tak. Tam akurat dubingowałam, więc znam dobrze tą historię. W ogóle... Płakałam się. Też mawka dubingowałam i też z film, na którym bardzo płakałam i się mega wzruszyłam. To jeszcze trochę chwilę zboczy, bo wspomniałaś o dubingu. Jak to jest w ogóle? To musi być niesamowita przygoda w ogóle dubbingować bajki. Super. Spajki. Bardzo fajna przygoda. W sumie nie sądziłam, że to pójdzie mi dobrze i sprawnie, a jak się okazało, od początku ten dubbing robiłam bardzo, bardzo szybko i szło mi to bardzo sprawnie. Też akurat trafiłam na fajne produkcje filmowe i mogłam się z tym utożsamić. Także to było naturalne. Ale to super, super, super przygoda, no? Tak, akurat te dwa filmy. No, wow, jeszcze domigowałam M.I. Czarny Jaguar. To był już taki film. No, właśnie bardziej opowiadał o takiej przyjaźni. a nie widziałam tylko akurat. No, bo to w sumie wyszło niedawno, aczkolwiek no, moje serce totalnie skradła Mawka i tajemniczo Ogród, bo to było tak wzruszające, niesamowicie wzruszające. A ciężko jest się wczuć taką postać bajkową? Czy ciężko? Hmm. Pewnie zależy jaką. Akurat jeśli chodzi o mnie z, z produkcją Mawka, to nie było mi ciężko, bo ona... Bardzo przypominała mi mnie, że właśnie była Oj, taka dobra, wrażliwa i właśnie tak miała po prostu dawała serce na dłoni wszystkim ludziom, aż w końcu została brutalnie oszukana, wykorzystana. I często właśnie ja się z tym spotykałam, że chciałam bardzo dobrze dla drugiej osoby, a ona, to, ona mi nóż w plecy wbijała. Więc tutaj w tym kontekście. No, bardzo się utożsamiłam i mawka na końcu z mnie przemieniła się Rikować. w takiego demona, <grywa> demon lasu. Mm. No, musicie obejrzeć. Super historia. Super historia, naprawdę. Mega, mega mnie to poruszyło i, i też przypomniałam sobie moje chwile właśnie z takich okresów czasu. Ale mawka z tego, jakby wyszła z tego silniejsza. Tak. Mawka wyszła z tego silniejsza. Dlatego też właśnie mówię ci, że bardzo się utożsamiam, że no mimo, że tam nieraz właśnie te przeciwności losu się dawały we znaki, ludzie rzucali mi kłody pod nogi, to wyszłam z tego silniejsza. I ten film niesie ze sobą właśnie taki piękny przekaz. To bajka w sumie. Super. Kiedy pierwszy koncert? Którego? 6 e, września. września e, bie, nie, października. 6 e, października. Października. października pierwszy koncert z trasy Break Tour. Także zapraszam Was serdecznie. E, zagram dla Was e, w każdym zakątku Polski. kiedy bilety sprzedawane? E, już, są. już są. Już są. Bilety Spieszmy są się. już dostępne, więc spieszcie się, kochani. E, mam nadzieję, że się widzimy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki I mam wielkie. Nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.